policzyli jacyś tam ludzie. Mikronezji te liczenie wyglądało tak, że jedynka nazywała się He, ja, prawda, dwójka nazywała się Pulle, chyba przez jedno T, E, już nie pamiętam. W trójce było He, ja, Pulle. W czwórce było Pulle, Pulle. Plemienie, jedno z plemion aborygeńskich z kolei liczy tak. Enea, Petrzewan, potem Petrzewan, Enea. Potem Petrzewan, Petrzewan. Z kolei rozpatrywaliśmy jeszcze jeden przypadek. Przykład jeden, plemię Camilla Roy. Znowu aborygeńskie plemię, które ma bardziej skomplikowane te licze wyniki. Mianowicie Mal, Gular, Guliba, Bular, Bular. Bular, Guliba oraz Guliba, Guliba. No i proponowana i zresztą odrzucona przeze mnie od razu sugestia tego, jak należy to odczytywać, była taka. Nasi przodkowie kiedyś dawno umieli zliczyć do dwóch, a ci bardziej inteligentni umieli zliczyć do trzech. No a potem, kiedy były im potrzebne większe liczebniki, no to z tych mniejszych kombinowali jakoś te większe. I od razu powiedziałem, że propozycja takiego odczytania jest propozycją całkowicie błędną. Pytanie, w jaki sposób można by było przekonać siebie, czy ewentualnie innych, o tym, że ta propozycja jest rzeczywiście absolutnie do odrzucenia. Otóż można to znaleźć, jeśli się sięgnie do prac z psychologii zwierząt. Są takie prace dosyć obficie pisane, nawet o psychologii jakichś tasiemców są prace. Wiem to stąd, że jeden z moich kolegów, który niestosownym politycznie momencie robił doktora, musiał zdawać egzamin z filozofii właśnie u psychologa tasiemców i w związku z tym na taki temat ten egzamin z tak zwanej filozofii zdawał. Ale proszę Państwa, prace, jeżeli chodzi o zwierzęta wyżej zorganizowane, takie prace są już rzeczywiście dobrze robione, ciekawe i wiele się tam można dowiedzieć. W szczególności bardzo wybitnym psychologiem zwierząt, a konkretnie ptaków, jest Oskar Heinroth, a raczej był Oskar Heinroth, bo już nie żyje. No, znają Państwo pewnie lepiej jego wychowanka Lorenza, który dostał Nagrodę Nobla za właśnie pracę z podobnego zakresu. Otóż Oskar Heinroth stwierdza, że na przykład czajka umie liczyć do czterech. W jaki sposób można sprawdzić, że czajka, która nie dysponuje mową, umie liczyć do czterech? Otóż sprawdza się to tak. Czajki, szczególnie w okresie, kiedy mają gniazda, mają zwyczaj znany Państwu zapewne, jeżeli Państwo niekoniecznie całe życie spędzili w mieście, zwyczaj odprowadzania ludzi od swoich gniazd. Czajka wtedy tak krzycząc, ona tak płacze, no lata tuż przed człowiekiem i usiłuje spowodować, żeby na nią zapolował, prawda? I tym sposobem oddalił się od gniazda. Otóż ukrywa się w krzakach pewną grupę ludzi, a następnie po jednym tych ludzi się z owych krzaków wyprowadza. Jeżeli się schowa dwóch ludzi, czajka odprowadzi jednego, odprowadzi drugiego i potem no, powraca do swoich normalnych zajęć, już się więcej tymi krzakami nie zajmują. Jak się ukryje trzech, ona zrobi to samo. To znaczy odprowadzi wszystkich trzech. I potem się przestaje krzakami zajmować. Jak się schowa czterech ludzi,
będzie to samo. Ale proszę Państwa, jak się schowa pięciu, to ona po czwartym już rezygnuje. Już jest zdania, że już chyba tam nikogo nie ma. A zatem do czterech ona kojarzy, to później już nie. No można ubolewać, że Czajka nie zna wyższych liczb naturalnych, ale przy okazji trzeba sobie zdać sprawę, że pomysł, iż jacyś Mikronezyjczycy przeszli już jako mówiący ludzie przez etap, kiedy liczyli do dwóch, jest z tego punktu widzenia no, czymś kompletnie absurdalnym. Niewątpliwie potrzebowali liczebników znacznie więcej. Jest pytanie wobec tego, dlaczego te liczebniki wyglądają tak, jak wyglądają. I odpowiada się na to pytanie w następujący sposób. Mianowicie, my tu już oglądamy matematykę. Oglądamy coś, co w pierwszej klasie szkoły podstawowej albo i w zerówce, a czasami nawet i później, jest używane na lekcjach arytmetyki. Co mianowicie? Otóż, proszę Państwa, tam to się robi tak, że się daje dziecku patyczki. Dziecko zasadniczo, przeważnie do 10 już umie liczyć. Każe się policzyć temu dziecku to do 10, a potem, żeby się zorientować, jaka to jest liczba, mówi mu się, a teraz weź i zbierz te patyczki w pęczki. Na przykład po 3. Ile to będzie, jak to się da w te patyczki, ile to będzie pęczków i ile zostanie poza pęczkiem, jeżeli się, powiedzmy, te 10 pałeczek pozbiera w pęczki po 3. Wychodzi nam, że 3 pęczki, nie jeszcze jedna pałeczka zostanie. No właśnie. A jak w pęczki po 2? A jak w pęczki po 5? I tym sposobem dokonuje się pierwszej operacji matematycznej, grupowania liczb, badania struktury liczb. Właśnie liczba 10 ma takie cechy, że jak się w pęczki po 3 je zbiera, to jeden zostaje wolny, a jak się w pęczki po 5 zbiera, to żaden wolny nie zostaje. I cały szereg innych cennych obserwacji matematycznych można poczynić. I proszę Państwa, taką strukturę liczebników interpretuje się właśnie w ten sposób, że to jest pierwsza matematyka, jaką potrafimy zaobserwować, mianowicie jest to grupowanie w pęczki. Państwo powiedzą, że to strasznie prymitywna matematyka. Chciałbym przekonać Państwa, że niekoniecznie jest to taka bardzo prymitywna matematyka. Otóż taką matematyką zajmują się różni poważni ludzie do dziś dnia. I przez cały czas trwania matematyki problem pęczków co pewien czas powracał i są różne ważne i poważne twierdzenia czy problemy dotyczące pęczków. Klasyczny problem dotyczący pęczków to jest problem dotyczący pęczków kwadratowych. Oczywiście ciągle będziemy mówili o liczbach naturalnych. Proszę Państwa, jest pytanie, jaki pęczek kwadratowy da się podzielić na 2 pęczki kwadratowe? Innymi słowy, jaka liczba, dajmy na to z, ma tę własność, że jej kwadrat daje się rozbić na 2 kwadratowe również pęczki. No jest to pytanie o wszystkie trójki pitagorejskie. Problem ten był bardzo dawno rozważany i został rozwiązany mniej więcej koło IV wieku, no koło minus IV wieku przez Greków. Nie wiem, czy Państwo umieją rozwiązać to zadanie i odpowiedzieć na pytanie, jak, patrząc na liczbę naturalną, można stwierdzić, czy ona da się na 2 pęczki kwadratowe rozbić? Znaczy, czy kwadrat jej da się rozbić na 2 pęczki kwadratowe, czy też się nie da? No, rozwiązanie greckie poniekąd jest troszkę kołowe. Mianowicie na to, żeby liczba z kwadrat dała się rozbić na 2 pęczki kwadratowe, potrzeba i wystarcza, aby liczba z była w postaci r razy p kwadrat plus q kwadrat, gdzie p i q to są jakieś liczby znowu. R, p i q są to znowu jakieś liczby naturalne. Ciekawe wobec tego, prawda, że jakaś taka suma kwadratów gdzieś w tym zecie musi być zakodowana. Proponuję zwrócić uwagę, to nie z kwadrat ma być w tej postaci, tylko z.
I wtedy wiadomo nawet, jak wygląda takie rozbicie. Mianowicie takie rozbicie to jest rozbicie na kwadrat takiej liczby i kwadrat takiej liczby, jeżeli założymy, że P jest większe od Q. Innymi słowy, tak wyglądają wszystkie trójki pitagorejskie. Innych trójek pitagorejskich nie ma. Tutaj jest trochę za dużo trójek pitagorejskich zapisanych, dlatego że jak Państwo bez trudu stwierdzą, rozkład liczb na takie, no w taki sposób, to znaczy znalezienie dla danej trójki pitagorejskiej RPU może być wykonane czasami na więcej niż jeden sposób. To jest taki bardzo stary problem z pęczkami kwadratowymi. Później można na przykład u Diofantosa znaleźć inny problem pęczków kwadratowych. Mianowicie, pytanie takie. Mamy, powiedzmy, p kwadrat plus q kwadrat i mnożymy to przez r kwadrat plus s kwadrat. Mamy iloczyn sum takich dwóch pęczków kwadratowych. Jest pytanie, czy otrzymana liczba sama jest tej samej postaci. To znaczy, czy istnieją takie liczby naturalne t i q, że to się równa t kwadrat plus u kwadrat, lub jak kto woli, pytanie, kiedy istnieją, a jak istnieją. Z tym, że tego pytania na ogół tak się nie formułuje, bo ja myślę, że Państwo świetnie wiedzą, że zawsze co wiedzą, to Państwo świetnie? Umieją Państwo napisać, jakie to, jaka to suma kwadratów liczb naturalnych jest równa iloczynowi tych dwóch takich sum? No, widzę, że przynajmniej nie wszyscy, prawda? No, ale Diofantos to wiedział i napisał. Mianowicie, to się daje napisać tak. Mianowicie PR minus QS do kwadratu dodać PS plus RQ. I nie jest to jedyny sposób. Jest jeszcze drugi sposób. To może drugi sposób Państwo podadzą, znając pierwszy, co? Nie. Teraz pytanie, z czym się Państwu to kojarzy? Z jakim kawałkiem matematyki to rozwiązać? Rozumiem, z całą matematyką. Z algebrą, świetnie, nie. Proszę Państwa, więc oczywiście, że z algebrą, natomiast to dlaczego my możemy bez trudu to uzasadnić i nawet znaleźć tę drugą postać, bierze się stąd, że takie wyrażenie, jak taki kwadrat mnożony przez jakiś taki drugi kwadrat, czy coś takiego, to się wiąże z liczbami zespolonymi. Mianowicie, jeżeli wezmę liczbę P plus i Q, prawda, to mogę mówić o jej module. No i żeby obliczyć ten moduł, to wtedy obliczam, prawda, sumę kwadratów P i Q, nie? No. No a wiadomo, że moduł iloczynu równa się iloczynowi modułów, prawda? Z czego wynika, że w istocie rzeczy to można wyprodukować, biorąc pod uwagę moduł liczby zespolonej P plus i Q oraz liczby zespolonej R plus i S, tak? No ale teraz na czym polega wobec tego drugie rozwiązanie? No, że mogę w jednej z tych par to zamienić. Na przykład napisać tak, a moduł się nie zmieni, tak? No i to drugie rozwiązanie, wbrew pozorom są tylko dwa w efekcie, a nie tak by się wydawało, że aż cztery, bo każdą mogę przestawiać. To drugie rozwiązanie dostają Państwo wypisując analogiczną równość, tylko posługując się tą drugą parą tym zespołem. Problemem, no wreszcie, problemem pęczków jest bardzo sławny problem, mianowicie wielkie twierdzenie Fermata. Czy lepiej byłoby powiedzieć wielka hipoteza Fermata? Brzmi ono analogicznie do tego, co zostało, prawda, tutaj, do tego pytania, które było tutaj postawione dla wykładnika 2. No mianowicie jest to pytanie, czy istnieją liczby naturalne x, y i z z
spełniające porównanie, lub jak kto woli, można to tak po grecku sformułować, jaki pęczek n-tego stopnia ma tę własność, że się rozbija na dwa pęczki n-tego stopnia. Hipoteza Fermata, jak Państwo wiedzą, jest taka, że dla n większego od dwóch zadanie jest niewykonalne. Przekonają się Państwo dalej, jeżeli Państwo tego jeszcze nie wiedzą, jak szalenie wiele dla matematyki dało rozwiązywanie, nieskuteczne jak do tej chwili, rozwiązywanie tego problemu. W istocie cała teoria pierścieni, teoria ideałów, wszystko to ma swoje źródło wyłącznie w rozwiązywaniu czegoś takiego. Inne zastosowania dla tych pojęć niejako dopiero później zostały dorobione. No i wreszcie mniej znany, ale ciekawy problem. Mogą go Państwo rozwiązywać na przykład w wolnych chwilach, ponieważ nie ma głębokiego przeświadczenia o beznadziejności tego problemu, tak jak jest pewne przeświadczenie o beznadziejności problemu Fermata, to jest tak zwane twierdzenie Wehringa. Tym razem to jest twierdzenie. Zostało ono postawione pod koniec XVIII wieku przez Edwarda Wehringa. No, jako pewna hipoteza, przy czym tak wszyscy byli przekonani, że ona jest prawdziwa, że to się od razu nazywało twierdzenie, mimo że Wehring nawet nie udawał, że umie je udowodnić. Twierdzenie to zostało udowodnione w 1909 roku przez Davida Hilberta. Proszę Państwa, co to jest za twierdzenie? To jest pytanie o to, czy każda liczba naturalna da się rozłożyć na pęczki wskazanego z góry stopnia. Czyli na przykład na pęczki kwadratowe, albo na pęczki stopnia 1854. Innymi słowy, jeżeli bierzemy dowolną liczbę naturalną, ja zaraz sformułuję to dokładnie. Jeżeli weźmiemy dowolną liczbę naturalną, to czy da się ona przedstawić jako suma n tych dla ustalonego n, jako suma pewnej skończonej liczby n tych potęg, również liczb naturalnych. I pytanie drugie, ile ich musi być, żeby obsłużyć, no to znaczy jak długa musi być ta suma, żeby dało się obsłużyć wszystkie liczby naturalne. To teraz to napiszę obrzydliwie za pomocą kwantyfikatorów. Dobrze? No. No więc będzie to wyglądało tak. Twierdzenie Wehringa mówi, dla każdego n istnieje takie n, że dla każdego naturalnego a, ja tutaj mam same liczby naturalne, przy niektórych to widać na oko, że są naturalne, przy niektórych będę mówił, prawda? Że dla każdego naturalnego a istnieją takie liczby naturalne a1 do am, że a równa się suma, no, napiszę już tak brzydko, i od 1 do n. No, te liczby, żeby była jasność, mogą być również zerami. To już jest formułowane w XVIII wieku, zero chodziło swobodnie, prawda? No więc do tych liczb dopuszczamy nie tylko liczby naturalne, ale również i zera. Więc pytanie jest, czy istnieje taka liczba n. Proszę Państwa, najpierw zaczęły być podawane przykłady, że czasami tak jest. Na przykład dla m równego 2, m równa się 4. To jest wynik Lagrange'a. I ten wynik poniekąd właśnie spowodował, że Wehring no, był zdania, że to zawsze da się tak zrobić. Proszę Państwa, dla n równego 3, m równa się 9. Dla n równego
4 m równa się 16. Przepraszam bardzo. Ojej. Oczywiście. Tak. Tak. Rzeczywiście. Tak. To już dwa błędy były, teraz już chyba jest dobrze. Tak, tak powinno być. Rzeczywiście. Proszę Państwa, no więc te wyniki są jakieś takie mało oczywiste, nie? Nie bije w oczy. Nie bije w oczy, czy to są dobre. Nie widać, dlaczego to tak akurat miałoby być. Powstało pytanie rzeczywiście, jak znaleźć zależność pomiędzy n-em a m-em. No bo tak, każda liczba naturalna jest sumą czterech kwadratów i nie ma takiej, która by wymagała, żeby kwadratu było więcej. Każda liczba naturalna jest sumą 9 przeciwpotek i nie ma takiej liczby naturalnej, żeby tego było więcej. No pytanie, jak te m-y się będą układały? Mogą sobie Państwo bez trudu znaleźć pewne oszacowanie, które się uzyskuje, no rozważając rozbicie na n te potęgi liczby 3 do m tej mniej 1. Widać, że w takim rozbiciu występować muszą tylko 2 do n tej, jedynki i zera, prawda? Nic innego się w 3 do n tej nie zmieści. No w 3 do n tej mniej 1 się już nie zmieści. I wtedy dostaje się, no, nietrudne oszacowanie, że to m jest większe równe od 2 do n tej, dodać, to ma być, ten symbol ma oznaczać część całkowitą, 3 drugie do n tej. No i jak się to starannie zrobi, to zobaczyć można, że wtedy można jeszcze odjąć od tego dwójkę. Że można jeszcze od tego odjąć dwójkę. I jak mówię, to oszacowanie, no, jest bardzo łatwe. No i o dziwo, proszę Państwa, mimo że jest takie łatwe i takie prymitywne, okazuje się być oszacowaniem, którego jak dotąd nie udało się poprawić. Innymi słowy, tyle liczb wystarczy, znaczy tak duże m wystarczy jak dotąd dla wszystkich znanych nam przypadków. Jak daleko znamy te przypadki? W roku 1989, czyli niecałe 3 lata temu, proszę Państwa, został uzyskany wynik, który mówi, że jeżeli n jest nie większe niż 471 milionów 600 tysięcy, to wówczas to oszacowanie, znaczy to oszacowanie jest też i wynikiem. To znaczy, zamiast nierówności występuje tam równość. Wcześniej, w roku 1950,